komisja zakwestionowała wtedy reformę wymiaru sprawiedliwości. Beata Płomecka. Podczas dyskusji wiceszef komisji Frans Timmermans mówił, że Bruksela nie kwestionuje prawa państw do reform sądownictwa, ale muszą one być zgodne z unijnymi standardami. Mówił też, że wraz z nowym premierem mamy nową sytuację i jest dialog, ale ten dialog jest użyteczny tylko wtedy, jeśli przynosi rezultaty. W odpowiedzi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska będzie kontynuować dialog i zaapelował o bezstronność. Chcieliśmy, że państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, bezstronnością. Biała Księga ma pomóc w tym, by unijne kraje wyrobiły sobie własną ocenę sytuacji. I naprawdę stwierdziły, czy mamy do czynienia z jakimkolwiek wyraźnym ryzykiem poważnego naruszenia praworządności. W naszym przekonaniu nie ma. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Do Brukseli na rozmowę z szefem Komisji Europejskiej przylatuje premier Mateusz Morawiecki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela. Odbyć tam pierwsze spotkanie zespołu do spraw relacji obu państw. O szczegółach Tomasz Ziemkiewicz. O powołaniu zespołu rozmawiali telefonicznie premierzy obu państw Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu, mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog w wszystkich sprawach, które są w centrum zainteresowania naszych rządów, naszych społeczeństw. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, w spotkaniu nie chodzi o negocjacje treści ustawy o IPN. Ludzie potrafimy się spełniać, no bo jako ludzie tym różnimy się od zwierząt, że potrafimy myśleć, reflektować, analizować, syntetyzować. I również nie tylko wydajemy głos, który będzie oznaką czegoś, ale potrafimy się wypowiadać, tylko na jakim poziomie. I właśnie starożytni Grecy wymyślili takie przedmioty, takie dziedziny, które nadały charakteru. Spotkanie doprowadzi do deeskalacji niepotrzebnego napięcia między Polską a Izraelem. Tomasz Ziemkiewicz, Polskie Radio. Cztery osoby zginęły na przejeździe kolejowym w Chmielowicach pod Opolem. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat zderzył się z szynobusem na przejeździe. Ofiarami są osoby podróżujące w osobówce, trzy kobiety i mężczyzna kierujący pojazdem. Wszyscy byli obywatelami Ukrainy w wieku od 20 do 60 lat. Szynobusem podróżowało 8 osób, żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ze wstępnych zeznań świadków wynika, że kierowca podjechał do przejazdu, zatrzymał się i ruszył wprost pod nadjeżdżający szynobus. Czy one są w kanonie? Wyciek poufnego listu szefa brytyjskiej dyplomacji do premier Theresa May. Boris Johnson przekonuje w nim, że wbrew oficjalną deklaracją brytyjskiego rządu Brexit zmieni sytuację na granicy między Irlandią Północną a Republiką. W piśmie ujawnionym przez telewizję Sky News Johnson pisze, że jakaś forma granicy się pojawi i nie wyklucza powstania jej twardego wariantu ze szlabanami i wieżyczkami i strażniczymi. Oficjalnie ani Boris Johnson, ani inni ministrowie o tym nie mówią. Z Londynu Adam Dąbrowski. Powrót twardej granicy. W listopadzie szef brytyjskiej dyplomacji mówił w parlamencie, że to szaleństwo, a podczas kampanii referendalnej deklarował w tej kwestii po Brexicie nie zmieni się absolutnie nic. Jeszcze dziś rano porównywał granicę na Szmaragdowej Wyspie do granicy między dzielnicami Londynu i tego, jak władze miasta pobierają opłatę za wjazd do centrum. Widziałem tu nowe granice między Camden i Westminster, a gdy byłem burmistrzem, pobieraliśmy setki milionów funtów od ludzi poruszających się między nimi. Ale ton ujawnionego właśnie listu jest inny. Błędem jest postrzeganie naszego zadania jako utrzymanie braku granicy, przekonuje Johnson. I dodaje, musimy zapobiec temu, by granica stała się znacząco twardsza. Pisze, że nawet pojawienie się twardej granicy nie będzie tak złe, jak sądzą niektórzy, a w oficjalnych wypowiedziach członków rządu, w tym premier May, nie było dotąd śladu takich sugestii. Granica między Irlandią Północną a Republiką to jeden z najważniejszych brexitowych tematów. Łączy się ściśle z kwestią ceł. Jeżeli Londyn opuścił niecelną, to zdaniem krytyków oznaczać będzie powrót kontroli granicznych i prawdopodobnie opłat, co może uderzyć w lokalną gospodarkę, ale także w kruchą polityczną równowagę w regionie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec wracamy do kraju, czas na prognozę pogody. W dzień zagrożenie duże, okresami opady śniegu. Temperatura od minus 13 stopni na wschodzie i w dolinach karpackich do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany na Suwalszczyźnie, Mazurach i Nadmorza, dość silny i porywisty. Lokalnie zamiecie śnieżne. Właśnie po to, żeby te kolejne pokolenia, to byli ludzie, którzy Polskie Radio 24, bo emocjonalnie można sterować. Powtórka programu.
który zwano kiedy pokusami. Ale trzeba nauczyć myślenia, mówienia i czytania na odpowiednio wysokim poziomie. I to jest właśnie rola logiki i retoryki. I te przedmioty muszą być prowadzone do kanonu edukacji. Kolejny dzień pracy Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold. Dziś zeznania składali funkcjonariusze ABW. Czy ustaliliście Państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, brały pieniądze przy pomocy tej firmy? Nie znam szczegółowych ustaleń. Delegacja polskiego rządu udaje się w czwartek do Izraela. Jedziemy tam dyskutować, negocjować treść ustawy. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej. Chcemy, by Polska była lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju ku przyszłości, nowoczesnego rozwoju. Biała Księga pozwoli unijnym krajom prawidłowo ocenić sytuację w Polsce, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Mają być w niej wyjaśnione założenia reformy sądownictwa i porównanie systemów sądownictwa w państwach członkowskich. Będziemy oczekiwali od państw członkowskich, żeby wyrobiły sobie własną ocenę tej sytuacji i naprawdę stwierdziły, czy mamy do czynienia z jakimkolwiek wyraźnym ryzykiem jakiegokolwiek poważnego naruszenia praworządności. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Bezczynność służb i zaskakująca postawa Ministerstwa Gospodarki to dwa główne wątki przesłuchania funkcjonariuszy ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. ABW i Ministerstwo Gospodarki na dwa lata przed upadkiem Amber Gold mieli powody, żeby zabronić Marcinowi P. prowadzenia działalności finansowej. Oczywiście mamy osobę karaną, osobę, która zwróciła się z wnioskiem o prowadzenie domu spadowego. Mamy informację, że ta możliwość została mu zablokowana. Więc cokolwiek planował, nie sądziliśmy, że pan Marcin prowadzi albo tak drapieżny biznes, albo jest tak bezczelny. Po prostu tego nie założyliśmy. Mieliście go prawie na tacy. A mimo to Marcin P. rozkręcał działalność i oszukiwał klientów na coraz to szerszą skalę przy biernej obserwacji ABW. Funkcjonariusze nie sprawdzili nawet doniesień, że to może być pralnia brudnych pieniędzy. Czy ustaliliście Państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, brały pieniądze przy pomocy tej firmy? Nie znam szczegółowych ustaleń. A zna Pan w ogóle taki wątek, żeby takie ustalenia były czynione? Był taki pomysł, natomiast on nie został wykonany. Podobnie jak w przypadku wątku lotniczego, w który jest zamieszany syn ówczesnego premiera. Temat nie został podjęty. Na jakim szczeblu taka decyzja zapadła? Zrozumiałem, że to był zastępca dyrektora. Centrala w Warszawie nie była z kolei zainteresowana rzekomym, ale prawdopodobnym parasolem ochronnym roztoczonym nad Amber Gold. Te wątki potem się pojawiały. I co się z nimi działo? O ile pamiętam, jeśli chodzi o kwestie osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, po wstępnej weryfikacji informacje były przekazywane do centrali. Praktycznie informacji zwrotnej nie było. Część członków komisji podejrzewa, że parasol ochronny nad Amber Gold mógł podtrzymywać Michał Tusk, współpracujący z Marcinem P. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. A do tematu powrócimy w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Delegacja polskiego rządu udaje się w czwartek do Izraela, powiedziała informacyjnej agencji radiowej rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Weźmie udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. Jest to zespół, o którym telefonicznie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego uda się do Izraela, by podjąć dialog ze swoimi odpowiednikami ze strony izraelskiej, powiedziała rzecznik rządu. Joanna Kopcińska dodała, że zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw. Bartosz Cichocki, przewodniczący działającego przy premierze zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego, poinformował, że wizyta w Izraelu ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do działania znowelizowanej ustawy o IPN. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że zespół nie będzie negocjował treści ustawy, a jedynie ją wyjaśnia. Jedziemy tam dyskutować, negocjować treści ustawy, jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej. Jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiedzieć na te pytania, nie podjąć proces długofalowy, który
absolutnie tego, co ujawniło się w debacie z racji takich międzynarodowych układów niewiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich. Wiceminister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do zmniejszenia napięcia i rozpocznie proces budowy większego zaufania między naszymi krajami. Polskie Radio 24. Para prezydencka spotkała się dziś na krakowskim Kazimierzu ze społecznością żydowską. Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser Dudą odwiedził prowadzony w Centrum Społeczności Żydowskiej żłobek i przedszkole, a następnie rozmawiał z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w Krakowie. W czasie rozmowy poruszona była sprawa m.in. stosunków z Izraelem, ustawy o IPN i problemów mniejszości żydowskiej w Polsce. Przed spotkaniem Andrzej Duda zapewniał, że Polska nie chce pisać historii na nowo, tylko bronić prawdy historycznej. Można odwiedzać swojemu zabranie. Ludzie, którzy w czasie okupacji denuncjowali Żydów, ale nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście. Andrzej Duda wyrażał też nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN pomoże dialogu z Izraelem. Liczę na to, że tutaj wszystkie te wątpliwości, które się niektórym osobom nasuwają, zostaną rozstrzygnięte. W spotkaniu wziął udział m.in. naczelny rabin polski Michael Szutrich. Ja mam język na antysemityzm, ale też głęboko czuję, ja mam język na antypolonizm. Zarówno naczelny rabin polski i prezydent Duda zaznaczali, że antysemityzm na poziomie społecznym i państwowym. Prezydent przyznał też, że w ostatnim czasie nie prowadził rozmów. Andrzej Duda wyrażał jednak nadzieję, że wspólnie z prezydentem Izraela weźmie udział m.in. w Marszu Żywego w Oświęcimiu w kwietniu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN, którą prezydent podpisał, ale skierował też do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Te zapisy od początku budziły zastrzeżenia Izraela i środowisk żydowskich. Polskie Radio 24. Żyw środowisk. Podczas jutrzejszego posiedzenia Sejm zajmie się ustawą o ustanowieniu Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Zdjęcie tego punktu z porządku obrad domagała się posłanka Nowoczesnej Joanna Szerm-Wielkus. Jak dowiedziało się Polskie Radio 24 po konsultacji marszałka Marka Kuchcińskiego z Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, podjęto decyzję, że porządek w tym zakresie jednak nie powinien zostać zmieniony. Posłanka Nowoczesnej zwróciła się o zdjęcie z porządku obrad dyskusji w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów już po raz drugi. Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu Konwent Seniorów przychylił się do tego wniosku. Dziś rano marszałek Marek Kuchciński zapowiedział, że skonsultuje to z Kancelarią Prezydenta. Skonsultuję z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, czy przychyliłby się do przeniesienia tego punktu na inny czas, na następne posiedzenie Sejmu. Swój wniosek Joanna Szojring-Wielkus argumentowała nieodpowiednim momentem procedowania ustawy w Sejmie. Jako Klub Nowoczesna zebraliśmy szereg opinii od instytucji polsko-żydowskich w Polsce i wszyscy tak naprawdę mówią jednym głosem. Pomysł na ustawę tak, ale nie w tym czasie. W podobnym tonie wypowiada się Platforma Obywatelska, tłumaczy poseł PO Rafał Grupiński. Jeśli to zrobimy, czy nie będzie tak, że sprawiedliwie wśród narodów świata ich bohaterskie czyny i życie nie zostaną instrumentalnie wykorzystane w tym momencie na parkę Prawie Sprawiedliwości w polityce zagranicznej. A jeśli tak, to na przykład odbierze dyplomacja Izraela czy dyplomacja Stanów Zjednoczonych, to straty mamy wszyscy. Ustanowienie Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej domagał się prezydent Andrzej Duda. W październiku do Sejmu trafił projekt ustawy. Początkowo święto państwowe mające podkreślać heroiczność Polaków miało być wyznaczone na 17 marca. W lutym Sejmowa Komisja Kultury zdecydowała, że właściwszą będzie rocznica zamordowania rodziny Ulmów z Markowej, czyli 24 marca. Mówi poseł PiS Dominik Tarczyński. Wszystko to jest bardzo potrzebne, nie tylko w kontekście dialogu, jaki teraz toczy się w sprawie ustawy o IPN, ale ze względu na przyszłość, na przyszłe narody, na przyszłe pokolenia. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. A do tematu powrócimy w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Muszę, ta cholera.
podpisać. Ja nie mogę. Komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury w sprawie Stanisława Gawłowskiego. Dotyczył on wyrażenia przez Sejm zgody na zatrzymanie i aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej. O szczegółach z gmachu przy Wiejskiej Michał Fabisiak. Prokuratura przekonuje, że zastosowanie aresztu jest w tej sprawie konieczne. Beata Marczyk, zastępca prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej, wyjaśnia, dlaczego domagają się tego śledczy. Uważamy, że jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Raz z uwagi na grożącą surową karę, która jest samą zastosowania tego typu środka, jak również z uwagi na grożącą obawę matactwa.